Maciej Rokes, Jewtuszko, już można powiedzieć po gali Fight Exclusive Night 36, ale ja zadam tobie pytanie przede wszystkim, które najbardziej nurtuje szczecińskich kibiców. Dlaczego Irokesa dzisiaj nie widzieliśmy w klatce? Witam wszystkich serdecznie, bo jestem trenerem na tej gali, dlatego mnie nie widzieliście, no proste. Za dużo zawodników, za dużo roboty było i trzeba było się skupić na zawodnikach. Nie można dwóch rzeczy podzielić, prawda? Ale jest plan, żeby faktycznie zakończyć karierę tutaj przed szczecińską publicznością w przyszłości? Tak, jest taki plan. Czekamy na realizację tylko i tyle. Jakbyś podsumował to, co działo się w tej chwili? Dosłownie jest 30-40 sekund po zakończeniu walki Mateusza Rembeckiego z Mają. Wcześniej też Wójcik, ale głównie chodzi mi o występy berserkerów. Słuchaj, Beka jest Skorpion, Szczecin, właśnie pokazał to Mateusz, jak to wygląda, szkoła Karola Habrosa. No tyle ci powiem, no, najlepszy klub bokserski w Polsce, no i Mateusz jest, że tak powiem, najlepszym zawodnikiem moim zdaniem, który z tego klubu pochodzi. Wybitny, przerósł moim zdaniem, chyba prawie już wszystkich nas, jest kompletny. Jedyne, co mu brakuje, to wzrostu. To jest z tego, że można cieszyć tylko. Sugerujesz, że będzie na przykład pomści ciebie ze Storminem Parkę? Wiesz co, no oby, naprawdę. W boksie oczywiście. A nie, no w boksie, gdzie chcę. Wiesz, nawet w biegu jak trzeba będzie. No ja nawet nie zemsta, wiesz co. Tak naprawdę, wiesz, wydaje mi się, że on jest na takim poziomie teraz sportowym, że ktoś musi go tam wepchnąć do tego UFC, bo on się tutaj marnuje. Gwałci wszystkich, prawda? Chcę zobaczyć go naprawdę z jakąś czołóweczką zawodników. Maciej, Dominik Mazur, wczoraj rozmawiałem z Dominikiem i powiedział mi, że to właśnie ty pomagałeś mu stawiać tak naprawdę pierwsze szlify w stójce. Nie widzieliśmy tego za dużo, natomiast czy możesz zdradzić, czy był faktycznie plan, aby tutaj powalczyć stójkowo, jeśli chodzi o Mazura? Wiesz co, no ja chłopaków nie oszukuję, nie mówię im, żeby udawali, że są pięściarzami, jak tego nie za bardzo nie potrafią robić. Miał nisko głowa, podwójny, złapać go, przewrócić, bić w parterze, poddać. No w sumie tak prawie zrobił, nie? A Wojtek Kawa, jak podsumujesz jego występ? Wiesz co, no Wojtek Kawa akurat, może mało ludzi to wie, on był chorował cały, że tak powiem, ostatnie tam dwa tygodnie, więc troszkę gorzej to wyglądało. Obawiałem się o niego, bo wiedziałem, że przeziębienie, choroba, jakieś zatoki, coś tam, wiesz, jakieś kino ze zdrowiem było. Ale wyszedł, wziął walkę, wziął do końca, no i charakterem ostatnią rundę przeciągnął. Super. Dwie rundy moim zdaniem dominował przeciwnika, trzeciej oddał inicjatywę, no i dlatego była bliska walka, nie? To jeszcze o Krzysztofie Dobrzyńskim, bo zazwyczaj jego walki charakteryzują się tym, że Krzysztof jest bardzo chłodny, metodyczny, a dzisiaj zmienił swój plan walki o 180 stopni i walczył bardzo efektownie, ale też przede wszystkim celnie. Powiedz z perspektywy sparring partnera, kolegi, co się w Krzyśku zmieniło od tej walki lipcowej? Wiesz co, no taki flow dzisiaj pokazał pierwszy raz chyba w karierze, że wiesz, nie bał się, próbował wszystko zrobić, uderzył w siebie, pracuje też nad swoją głową. No jak widać w tej walce pracy, że tak powiem, przynoszą efekty, bo otwiera się, nie blokuje i próbuje robić rzeczy, których nigdy w życiu nie robił, nie? Za kogo ty brałeś odpowiedzialność dzisiaj jako trener, bo powiedziałeś, że jesteś teraz już trenerem i na tym się skupiłeś na tej gali. Za kogo wziąłeś tak naprawdę odpowiedzialność? Nie mówię o wszystkich, ale na kimś szczególnie. Teoretycznie pomagam każdemu, ale tak w narożnikach i takie mocniejsze skupienie mam z Wojtkiem Kawą i Samkiem. Wiesz, to są takie dwa, że tak powiem, orzeszki, którymi ja się tak mocniej zajmuję. Tarczujemy dużo, moje przemyślenia, oglądam przeciwników, podpowiadam im. No i dzisiaj obydwoje pokazali klasę. Z Ledą też dużo pracuje, no ale on jeszcze w BKS-ie, w tym, w Olimpie dużo też spędza czasu, więc wiesz, nie mogę powiedzieć, że tylko ze mną tam robi. Ale ogólnie, no mówię, Wojtek Kawa i Samek to zawodnicy, w których tak naprawdę mam duże nadzieje, no i poświęcam dużo czasu im, nie? Samuel Fogg miał dwie przegrane walki, co tak naprawdę? Ten chłopak dzisiaj pokazał naprawdę tutaj klasę, tak? To poddanie z Balachą to po prostu poezja, można powiedzieć. Co mu brakuje, żeby po prostu wygrywać bezproblemowo walki? Głowa. Tam jest największy problem z głową, a jak widać, wiesz, żeby trzymał to ciśnienie, wszystko, troszkę wiary w siebie i będzie coraz lepiej, bo naprawdę jest koniem, bardzo mocno bije, bardzo mocno kopie. Uwierzył dzisiaj w parter swój, bo też ma mocny parter, pokazał to, więc to mówiłem mu, żeby wierzył w swój parter, bo naprawdę mocno i dzisiaj go pokazał, nie? Wierzyłeś w to, że Marcin Wójcik pokona De Souza, który wcześniej pokonał Kulkinio waszego, tak? Wiesz co, no wydawało mi się po pierwszej rundzie, że to do jednej bramki będzie, no ale jak to widzisz, piękno sportu jest takie, że przypadkowy cios, jakiś podbródek,
parter i w parterze Brazylijczyk jest potworem z tego, co pokazuje, szczególnie jak jest z góry, bo wykorzystuje swój zasięg drugich rąk, łapie braba, anakondy, nie wiesz skąd, co, jak, wiesz, odpala kolejną osobę do nieprzytomności chyba, więc no, jest dla mnie to fenomenalne, aczkolwiek jest bardzo chyba dziurawy w stójce z tego, co widziałem, bo ładnie tam trafiają chłopacy, więc trzeba tam mocno celować na tą stójkę, no i unikać parteru. To czy widzisz w takim razie dla Edera jakiegoś rywala w Fight Exclusive Night? No bo dzisiaj Kamil Wojciechowski bardzo dobrze się pokazał, natomiast to chyba jeszcze nie jest ten moment. Wiesz co, no ja bym tutaj Wójcika rewanż chciał zobaczyć, wiesz o co chodzi. No bo tak naprawdę Wójcik to, bądźmy szczerzy, no prowadził tą pierwszą rundę i było to wszystko wyglądało bardzo dobrze. Popełnił jeden błąd, za który zapłacił no, stratą pasa. No i tyle powiedzieć, a wiadomo, no inni zawodnicy jeszcze muszą trochę swoje powalczyć, żeby dopchać się do tego pasa, moim zdaniem, nie? Co Maciej, jeszcze tak na koniec ostatnie pytanie. Kiedy my Ciebie najszybciej zobaczymy i w ilu jeszcze walkach ewentualnie? Mówisz o tym zakończeniu, mówiłeś, ale tak myślę, że chyba do końca nie składasz broni. Nie, no wiesz co, będzie jak będzie, wiesz co, nie chcę zakończać i wracać, jak to niektórzy robią. Jak będę zakończył, to zakończę na poważnie, mówię, czekam na jakieś tam propozycje, teraz mówię, nie udało się tego połączyć, bo mówię, za dużo było roboty z chłopakami, wcześniej miałem tą galę swoją w boksie, więc wszystko było, wiesz, tak dograne, że teraz tutaj się poświęcałem jako trener, nie? To wracamy do Szczecina z Fenem i tutaj może zakończysz, czy jakaś inna organizacja? No jest tych organizacji kilka, z którymi można coś wymyślić, więc wiesz, nie zapeszajmy. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za podsumowanie, bardzo. Dzięki za poświęcony czas. Pozdrawiam.